Jak zorganizować wartościową integrację pracowników za złotówkę lub nawet mniej niż za złotówkę? Oto jest pytanie. Z czym się Państwu kojarzy integracja? No, słowo integracja kojarzy się głównie z wyjazdem integracyjnym, czyli mamy syndrom dnia wczorajszego, albo jedziemy, ale niespecjalnie chcemy, ale szef nas zmusił, szef zakupił, szef oferuje, więc wszyscy pracownicy jadą. Integracja to często tańce do północy, często zacieśnione stosunki, często poznajemy osoby, z którymi nie mieliśmy bezpośredniego kontaktu, bo pracowały w innym dziale, jeżeli to jest duże biuro na przykład, czy jakaś duża korporacja. Jeżeli chodzi o integrację w hotelarstwie, to oczywiście jest to branża usługowa i ja podzielę się z Państwem teraz takim pomysłem na integrację, która kosztuje naprawdę symboliczną złotówkę, a działa bardzo motywująco na zespół. I jest takim sposobem wyróżnienia się też na tle tych wszystkich integracji organizowanych przez firmy na rynku. Już mówię, o co mi chodzi. W pewnym hotelu, był to hotel czterogwiazdkowy, zaproponowałam dyrekcji integrację, która miała na celu poza zintegrowaniem zespołu także zmotywowanie ludzi do pracy i chodziło nam o to, żeby oni docenili swoje stanowiska pracy. I co zrobiliśmy? Za zgodą dyrekcji, dyrekcja też brała udział w tym zadaniu, za zgodą dyrekcji postanowiliśmy, że na 2 dni ludzie zamienią się rolami. I to są normalne 2 dni pracy. Kiedy ludzie są w hotelu, kiedy jest normalny serwis, kiedy wszystkich trzeba obsłużyć, czyli pokojowa musi posprzątać, kelner musi podać śniadanie, recepcjonista musi przyjąć gościa, musi zrobić check-in, check-out. Wszyscy pracują w normalnym trybie. Oczywiście nie wybraliśmy szczytu sezonu, akcja rozgrywała się w Kołobrzegu, w hotelu nadmorskim. Wybraliśmy listopad, początek listopada, kiedy tych gości było wielu mniej, ale no jednak byli. Byli to normalni goście, którzy nie zostali poinformowani o żadnych naszych turoszadach czy zamianach. Sukces i powodzenie tej zamiany polegał na tym, że dyrektor wziął czynny udział w tej zamianie. Czyli dyrektor tego hotelu, pan Adam, zdecydował, że on się zamienia z konsjerżem. Berenika, która pełniła funkcję konsjerża, powiedziała, że dobra, to ona idzie do działu marketingu. Dziewczyny z recepcji stwierdziły, że one chcą być kelnerkami. Kelnerki, jedna nie wróciła, tylko poszła do recepcji, druga poszła na obierak, do obieraka po prostu do kuchni. Chłopak z obieraka poszedł na barmana lub baristę, gdzieś do baru. W każdym bądź razie były te funkcje naprawdę bardzo mocno wymieszane. No i pierwsze oczywiście koty za płoty. Na początku był śmiech, było takie luźne podejście, ale jak się okazało, że gości przybywa, ta pora przyjazdów się wzmacnia i gości mamy coraz więcej w hotelu, okazało się, oho, to nie będzie takie łatwe. Wydawało nam się zawsze, że w tej recepcji, no co tam te dziewczyny stoją, uśmiechają się, kartę, klucz wydadzą i tyle. A tu się okazuje, że dzwoni telefon, jednocześnie jest gość, jednocześnie ktoś dzwoni do bramki, bo chce wjechać, jednocześnie pokojowa chce listę czegoś, jednocześnie gość o coś pyta, jednocześnie następny chce, żeby mu wystawić fakturę, no trzeba mieć 8 rąk i 4 oczy najlepiej. Kelnerzy, no kelnerzy myśleli sobie, co tam kelner, no tam przejadę ten stoliczek, nakryję kawkę, podam się, uśmiechnę, tacą troszkę tutaj zakręcę i będzie dobrze. No nie, no żeby podłożyć wszystkie naczynia, sztućce, bulionówki, serwety, przyprawniki na stoły, to po pierwsze trzeba wiedzieć, gdzie one są. Po drugie trzeba mieć tempo, gdyż klient, nasz gość nie będzie czekał. Ludzie najbardziej nie lubią czekać. Serwis ma być sprawny, serwis ma być szybki, kelner ma wiedzieć, co podaje, co oferuje, więc musi znać menu. Nie może odpowiedzieć gościowi, ja nie wiem, z czego jest ta potrawa, ja nie wiem, jak ona jest przygotowana, ja nie wiem, jaki ona ma skład. No nie może tego powiedzieć, jesteśmy w hotelu czterogwiazdkowym. To samo dotyczyło konsjerża. Pan dyrektor, pan Adam, myślał sobie, funkcja konsjerża, posiedzę sobie w fotelu, pomacham nogą, porobię wrażenie i się pouśmiecham. No niestety, chyba goście wyczuli, że to nie jest jego naturalne środowisko. I zaczęły się sytuacje różne, nie dotyczyły tylko próśb miłych, proszę mi zarezerwować bilet do teatru, proszę mi przebukować bilet na samolot. Przyszedł pan Niemiec, który powiedział, że okulary mu się zepsuły, odpadło mu tutaj z ramki, ten zausznik mu odpadł, no to rzucił tak nonszalancko, no to tak za godzinę odbieram. Bez żadnego proszę mi to zrobić, proszę mi to naprawić. On był przyzwyczajony do standardu, że on za godzinę odbiera. Dyrektor w ferworze walki, z obłędem w oczach, wydzwaniał do naszej Bereniki, która była
wcześniej konsjerżem. Bernika, gdzie mam dzwonić? W ogóle gdzie ja mam jechać? Co ja mam z tym zrobić? Ja nie wiem, czy ja się w godzinę wyrobię, matko jedyna, czy ja mogę tak opuścić stanowisko pracy. Więc okazało się, że jest masa rzeczy, o których nie zdajemy sobie sprawy, będąc pracownikami, bo zawsze nam się wydaje, że inni ludzie na innych stanowiskach mają łatwiej, mają lepiej, a co to tam ich robota, my to mamy dopiero trudno. Akcja zakończyła się po 2 dniach. Jaki był rezultat? No po pierwsze, ta symboliczna lampka szampana, czyli ta złotówka, no może jak szampan jest dobry, to może troszkę więcej niż złotówka, więc była ta symboliczna lampka szampana. Nigdzie nie trzeba było wyjeżdżać, nie trzeba było rezerwować autokaru, nie trzeba było rezerwować innego hotelu, nie trzeba było rezerwować ludziom atrakcji, eventów i innych takich. Więc faktycznie dla budżetu firmy to była duża oszczędność, ale był efekt dodatkowy i to był dla nas priorytet. Po pierwsze, ludzie docenili swoje stanowiska pracy. Żebyście Państwo widzieli, z jaką radością oni wracali. Ci do obieraka, ci do zmywaka, ci na tą recepcję, ci kelnerzy, a dyrektor to już pierwszy pobiegł po 3 schodki do swojego biura, że on już woli być tym dyrektorem, on nie chce być konsjerżem. A tak mu się zawsze wydawało, że konsjerż to jest tylko do robienia wrażenia. Więc po pierwsze, ludzie docenili swoją pracę. Po drugie, zobaczyli, z czym mierzy się mój kolega, z czym mierzy się moja koleżanka, na czym polega jej praca, co może być trudnego w tej pracy, czy ja mam predyspozycje. To była też informacja zwrotna dla szefów, z czym borykają się ich ludzie na różnych stanowiskach pracy, ale też jakie mają naturalne talenty. Nie docenialiśmy chłopaka, który całe chyba 3 czy 4 lata w obieraku obierał te marchewki i ziemniaki. Okazało się, że w prywatnym czasie sam prywatnie zrobił sobie kurs tam chyba barmański 2. stopnia i okazało się, że on znakomicie się w tym odnajduje, że on ma to flow z gośćmi, że robi te drinki naprawdę super, że jest szybki, że jest sprawny, że robi show. I jak były duże imprezy takie weekendowe, no to brali go normalnie jako pomoc, nie zatrudniając nikogo z zewnątrz, ponieważ chłopak się oczywiście do tego nadawał, ale wcześniej nikt by tego nie stwierdził. I być może ten przykład będziecie Państwo mogli zastosować również u siebie, czy w hotelu, czy w restauracji, czy w jakimś innym miejscu, które świadczy usługi. Dziękujemy.